Generalnie rzecz biorąc, oczywiście sytuacja cały czas jest dynamiczna, się zmienia. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się diametralnie. Otóż wśród nowo zdiagnozowanych, nie nowo zakażonych, nowo zdiagnozowanych, przestali dominować ludzie, którzy zakażali się poprzez używanie dożylnych narkotyków, a precyzyjnie rzecz biorąc, ci, którzy używali podczas brania narkotyków drogą dożylną, niesterylnego sprzętu. Bo to dokładnie takie drogą w tym. To jest fascynujące zjawisko. Nie bardzo wiemy, dlaczego nagle ta liczba osób zmniejszyła się. Prawdopodobnie generalnie w ogóle jest dużo mniej osób, które przyjmują narkotyki tą drogą. Lub też używają sprzętu sterylnego, albo też są włączeni w tak zwane programy redukcji szkód, czyli programy metadonowe, które bardzo ładnie się rozwijają od 10 lat. I jakbyśmy właściwie przyłożyli krzywą pokazującą dynamikę zmniejszania się zakażeń w tej grupie i dynamikę wzrostu pacjentów programów metadonowych, to one się prawie dokładnie pokrywają. To jest olbrzymi sukces organizacyjny, zatem piękna rzecz, cześć i chwała INFZ-owi i agendom ministra zdrowia, które te programy przeforsowały. Co by było, gdyby tych programów nie było? Prawdopodobnie może nie aż takiej skali, ale analogiczna sytuacja byłaby taka, jak jest teraz w krajach naszych ulubionych sąsiadów, czyli Ukrainy i Rosji, gdzie mamy wybuch epidemii wśród tej grupy społecznej. Na Ukrainie w efekcie mamy 500 000 zakażonych, a w Rosji ponad 1 000 000. Oni mają więcej dożylnej narkomanii, ale też nie mają kompletnie żadnych programów redukcji szkód. I to jest pierwsza rzecz, którą należy przekazać. To u nas działa skutecznie. Z drugiej strony obserwujemy jednak zwiększenie liczby nowo zdiagnozowanych, nowo rozpoznanych pacjentów. Zwłaszcza, to są homo czy heteroseksualne? Zwłaszcza w grupie MSM, nie używamy innych słów, prawdaż? Zwłaszcza w tej grupie. To jest też po części związane z dostępnością testów. Ponieważ polityka ministra zdrowia polega na tym, żeby udostępnić grupie, która charakteryzuje się potencjalnie ryzykownym zachowaniem, możliwość testowania. Jeżeli się testują, mają rozpoznanie, w efekcie, o dziwo, w czasach epidemii narkomańskiej rozpoznawaliśmy rocznie 600-800 nowych przypadków, to teraz już rozpoznajemy dwakroć tyle, 1200-1300 i ta liczba rośnie. W tej grupie są oczywiście osoby również, które są zakażone drogą kontaktów heteroseksualnych. Ta liczba rośnie, ale nie tak jak w grupie MSM, ze względu na między innymi behawior seksualny. Jeszcze proszę powiedzieć, czy Polacy chętniej wykonują badania? Czy to nadal jest temat tabu? Nadal wiele osób nie dopuszcza do siebie myśli, że może chorować? Znaczy, to jest sytuacja skomplikowana, bo ja myślę, że ta choroba już trochę nam szczęśliwie spowszedniała. Szczęśliwie z jednej strony, nieszczęśliwie z drugiej. Bardzo bulwersujący nas na przykład jest fakt, że oferując testy na HIV kobietom ciężarnym za darmo, uzyskujemy tak podłe wyniki, bo tylko kilkadziesiąt procent tych kobiet testuje się. Więc odpowiedź na pytanie pani, czy nie chcą, bo się boją ostracyzmu, czy nie testują się, bo lekarze im tego z różnych powodów nie oferują. Nie dopuszczają tej myśli, że mogą tej myśli, co jest oczywiście głupie, bo kobieta, która zaszła w ciąży, przynajmniej raz miała ryzykowne zachowanie, no bo zaszła. To jest o tyle, jeszcze raz powtarzam, smutne, że my mamy w tej chwili metody bardzo skutecznego zahamowania, zmniejszenia ryzyka transmisji z matki na dziecko podczas porodu i ciąży. Właściwie, jeżeli zastosujemy odpowiednie leki w odpowiednim czasie, to ryzyko transmisji jest prawie bliskie zero. Jeżeli nie stosujemy i nie wiemy, to ryzyko transmisji jest 25-35%. A proszę pamiętać, że to jest choroba śmiertelna do końca życia, wymagająca leczenia, według naszej wiedzy. W związku z tym trochę irracjonalne zachowanie. Jeżeli już, to się stestujmy. I to jest odpowiedź na pytanie, a gdzie tkwi rzeczywista przyczyna? Trudno powiedzieć. Jest grupa ludzi, która testuje się bardzo często, jest świadoma swoich zachowań. Część ludzi się nie testuje.
w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że coś takiego może zajść, a część ludzi prawdopodobnie nie ma powodu.